kolejnym odcinku. Dzisiaj przejąłem kamerę i zacząłem dzisiaj orać pod zasięg. Zacząłem orać od uboru takiego, gdzie będzie zasiane, będzie żyto, ale muszę jeszcze po prostu to orkę przetalerzować. Bo wiecie, no, bo na nic się bardzo nie zrobi, a kultywatorem to wszystko wyciągnie się na wierzch. Także pod należówką i poniedziałek będę przymierzał się do siania żyta. A nic jeszcze? Więc u siebie ten saurajnik jest kawałek, wyrzanie jeden kawałek, poprzez żyto. Zaorane. Jadę sobie z instalikiem. Skipy, ale modernizacje były też przy tym kubu, bo no, problem był z tymi ścinaczami, no więc przerobiłem. Ale jeszcze zapychało się, tak jakby pesz się gromadził i takie po prostu kule peżu zostawały na kubu, na odkładniach. Nie chciało po prostu to dobrze odwracać. Jest lepiej, wiadomo, jest lepiej, ale dupy nie urywać, to mówią, to jest tylko Unia Grudziądz. Jak na nasze warunki, to będzie. Plan mam taki, że będę po prostu orał to, zamiast włóczyć przelecę ruskim agregatem, delikatnie tak tylko, żeby wyrównać to, dokładnie żeby wał rozgrzał tą orkę i potem będę siał w to silnikiem z agregatem. Ale jeszcze wam powiem, przed na orkę rzucę tam po 100 kilo, do 50 kilo tego nawozu pod zasiew. To ostatnio tam kupiłem, no dużo kupiłem, no bo ceny są masakryczne i tak to wygląda. Także przyjeżdżam, tutaj będzie jęczmień o zimę, kupiłem certyfikat, nie wiem jak się nazywa ta odmiana, ale jak będę siał, no to wam wszystko powiem co i jak. Tutaj jest niecały hektar, 90 arów bodajże, no ja akurat mam na hektar tego jęczmienia. Dociążenie do puga. I co? Jaki był problem ze ścinaczami? Ścinacze były przymocowane tutaj i tu była taka luka jeszcze. Jak powiedzmy pesz czy jakieś resztki zostawały tutaj między piersią puga a po prostu ścinaczem. No i tutaj zostawała taka część i po prostu nie chciało się to odwracać. Jest trochę lepiej, ale tak jeszcze nie idzie do tego puga ustawić dobrze. Zawsze coś ta środkowa gdzieś odkładnia gdzieś tam raz bierze więcej, raz mniej. No nie wiem, no trudno. Chyba na przyszły rok kupię sobie jakiś obrotowy albo nie wiem. No i co jeszcze? Podnośnik już mi gdzieś nie trzyma rozdzielać, bo mi co jakiś czas tyk. Karol mi przywiózł nowe odciągi od firmy Zenox. On kupił do 30, ale nie pasowały i dał mi do 60. Kiedyś mi się przy talerzowaniu urwał łańcuch. Założyłem z jednej strony i później mi jeszcze dorzucił na drugą stronę. No fajna jest z tym robota. Nie trzeba jeździć z belką, jak na przykład chcecie jechać z jakąś z przyczepą czy coś, bo po prostu nie lata to na boki, czy trzeba było dawniej to sznurkiem wiązać, czy coś, no. A tam, nie wiem, czy będziecie widzieć, tam jest zaorany ten kawałek pod pod żyto. Będę siał te żyto, nie wiem ile tam wysieje, no. Próbuję to orać, no bo już po prostu jest czas na to, a dopadało u nas około 60 litrów. Jutro sobota, będziemy kopać. Także może też coś nagram. Zacznę sobie i później się włączę. Zobaczymy jak to będzie szło. Zacząłem sobie. Jak już idzie, tam wyżej jest mokro, taka.
taki smród wody. Nie wiem.